Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, 30 lat oczekiwania, 30 lat dialogu społecznego i społeczeństwa, również z nami, politykami, po to, żeby doszło do konsensusu. Do konsensusu dochodzi w wyniku projektu obywatelskiego, w wyniku działań obywateli. Wydaje się, że to, co zostało dokonane w tamtej kadencji Sejmu, powinno być bardzo szanowane przez PiS, który uważa, że projekty obywatelskie są bardzo konstruktywne i powinny podlegać unormowaniom, regulacjom prawnym. To się dokonało i tymczasem w tej chwili środowisko Prawa i Sprawiedliwości mówi nie, ale to obywatele może coś tam decydowali, ale to nie było tak, bo to nie było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. My jako Prawo i Sprawiedliwość dopiero się z nimi dogadamy, bo wy się nie dogadaliście tak naprawdę. A oni mówią, społeczeństwo, stowarzyszenie mówi, że się dogadaliśmy, że jest dokładnie to, czego to środowisko chce. Ten projekt spełnia wszystkie zalecenia środowiska. W związku z tym dowiadujemy się kolejnej rzeczy. Oto po tych uregulowaniach, po ustawie, która ma ruszyć 31 maja, ministerstwo zaprasza do siebie i mówi, wiecie, no tego my tu chcielibyśmy zmienić i tak naprawdę ograniczyć. Ograniczyć zawód, ograniczyć w zakresie izby, ograniczyć w zakresie skierowań, bo tylko mają być skierowania lekarskie ściśle wyznaczone. Nie może być tak naprawdę ograniczenie 80% praktyki prywatnej w gabinetach rehabilitantów. My wszyscy, nie, wszyscy mieliśmy do czynienia z rehabilitacją, wszyscy mieliśmy do czynienia z rehabilitantami. Wszyscy pamiętamy wielokrotną prośbę do nas jako do polityków. Spieszcie się, zróbcie wreszcie tę ustawę. Panowie, panie z PiS-u, spieszcie się, zróbcie wreszcie tę ustawę. Dziękuję bardzo.